Kuchnia na miarę. Na miarę Twoich potrzeb. Wygoda, precyzja, nowoczesne rozwiązania, wysoka jakość materiałów. Kuchnia sercem domu. Zrobimy ją dla Ciebie. Na miarę Twoich oczekiwań. Wenus, Suwałki, ulica Podchorskiego 10. Zapraszamy. Podczas środowej 50. sesji Rady Miejskiej Suwałk ważyły się losy dalszej budowy ulicy Witolda Pileckiego. Przetarg na wykonanie tej ulicy ponownie, bo oczywiście ta firma, która wcześniej realizowała, zeszła z placu budowy, został ogłoszony i oferta najniższa przekracza dotychczas zarezerwowane środki w budżecie naszego miasta, ale zdajemy sobie sprawę, że taniej to już było. Dlatego też rozstrzygamy, ale żeby podjąć takie rozstrzygnięcie, trzeba oczywiście dokonać stosownych zmian w budżecie naszego miasta. Spośród 22-osobowej rady 14 osób zagłosowało za przyjęciem zmian w budżecie, 8 radnych. Cały klub PiS wstrzymał się od głosu. Tegoroczny budżet tej inwestycji wzrósł o 2 600 000 zł. Rada dokonała także istotnej zmiany w wieloletniej prognozie finansowej. Na skutek zmian z planów inwestycyjnych usunięta została budowa bloku przy ulicy Reja, w którym miało się znaleźć 28 lokali socjalnych, i druga inwestycja, przebudowa ulicy Wojska Polskiego. Był taki projekt przygotowany przez ZBM TBS. Odstąpiliśmy od realizacji tego projektu, bo te rozstrzygnięcia przetargowe, które były, nie rozstrzygnięcia, tylko te oferty, które zostały złożone w ramach przetargów, one były na kwoty bardzo wysokie. Zdecydowaliśmy się na realizację, jak Państwo wiecie, dwóch budynków w ramach właśnie tego budownictwa społecznego tutaj na takim łączniku między ulicą Rejo a ulicą Pułaskiego, i powstaną dwa bloki po 24 mieszkania w każdym, czyli 48 mieszkań łącznie. Natomiast ten bardzo drogi budynek w budowie socjalnej, który miał powstać przy ulicy Reja, na razie tego nie realizujemy. Jak wyjaśnił prezydent, przed miastem jeszcze jest jedna kosztowna inwestycja mieszkaniowa. Remont pokoszarowego budynku przy Sejneńskiej 22. Tę uchwałę proponowaną przez prezydenta rada również zaakceptowała stosunkiem głosów 14 za i 8 wstrzymujących się. Sprzeciwu nie było.